Bernie, bardzo mocno zacząłeś, bardzo szybko przebijałeś się do przodu. Było przepychanie się łokciami? Było, aczkolwiek tak naprawdę nie zacząłem mocno według swojego odczucia, bo mocno zacząłem w Leogang i odczułem to bardzo. Na drugiej rundzie w Leogang mnie mocno skarciło i zaraz wyszedł błąd na technicznym zjeździe, upadłem i całe siły mnie opuściły. Więc tutaj przyjąłem troszkę takie założenia szosowe z czasówki. Czyli zacząłem tak, że myślałem, że mam jeszcze spory zapas, a kończyłem tak, że myślałem, że zaraz umrę, żeby utrzymać to, co jechałem na pierwszej rundzie. Czyli tak można opisać to, jak to zrobiłem, żeby pojechać równy, dobry wyścig. No niestety cały czas cierpię rankingiem i cierpię tym, że startuję. No, w ogóle ustawiłem się w ostatnim rzędzie, bo szczerze, jak mam stać w tłumie w przedostatnim rzędzie, to wolę sobie stanąć 5 metrów za wszystkimi, wpiąć się, napędzić i ruszyć dobrze. No więc tak naprawdę 40 pozycji awansowałem, byłem 42, startowało tam pod 80, no to niecałe 40 pozycji, żeby legend jakiś nie pisać, ale no solidny wyścig, równo mocno, to jak się czułem w tym tygodniu, czyli tak jak już mówiłem wcześniej, na takiej skali mieściłem się gdzieś między średnio a fatalnie, takie samo poczucie było, no to że dzisiaj organizm odpalił na wszystkie cylindry. Jestem zadowolony. Może nie było jakiegoś takiego błysku i czegoś takiego niesamowitego w porównaniu na przykład do tego, co jechałem na mistrzostwach Polski, ale w porównaniu do odczuć na przykład z Leogang czy mistrzostw Europy w maratonie, to był naprawdę spory błysk. Czy taki doping kibiców pozwala generować więcej watów? Tak, tak. Naprawdę. Nawet walka o to 42 miejsce. No to jak już ci tak kibicują, to nie chcesz tego po prostu, nie? Jedziesz z kimś, to chcesz z nim wygrać. Kibicują ci do końca, do przejazdu przez metę, naprawdę niesie, no, także tylko sobie życzyć takiego dopingu. Mówiłeś o narastającym zmęczeniu, o tej jeździe na czas, mimo tego narastającego zmęczenia udało ci się uniknąć błędów pod koniec wyścigu? Tak, w ogóle to jest śmieszne, bo w zeszłym tygodniu w Leogang miałem zjeżdżoną trasę bardzo dobrze, wjechałem na trasę i od początku wyścigu wiedziałem, że jadę totalny piach i że to dzisiaj to nic się nie klei w ogóle, jak chodzi o technikę. Natomiast tutaj miałem co? Byłem niecałe 2 godziny w sumie na trasie, gdzie te elementy techniczne naprawdę są techniczne. I tak naprawdę od pierwszego przejazdu przez ten pump track wiedziałem, że dzisiaj to jest ten dzień, że mi wszystko będzie tak siadało w punkt. I poza jednym przejazdem przez pierwszy Rock Garden, to naprawdę wszystko pięknie siadało. Super, dzięki bardzo, gratuluję. Dzięki.